Moja matka w roku 1942 dostała zawiadomienie z Czerwonego Krzyża, że statek, którym płynął mój ojciec, a on płynął tym statkiem, bo cały ten sprzęt dotyczący Enigmy był ponieważ Niemcy już wtedy mocno Francję atakowali, więc wiadomo było, że ten zaszyfrowany układ się nie utrzyma, prawda? Więc oni pomału się przenosili do Algerii. No i przypadek chciał, że tenże statek, i są tu wersje takie, nie wiadomo, która jest prawdziwa, że statek zatonął ze względu na burzę, co mi się wydaje, że na Morzu Śródziemnym nie ma takich szalonych burz. Mógł wpaść na minę niemiecką, a mógł być przypadkowo przez aliantów zbombardowany.